Cześć. To wideo to będzie taki kompletny, długi tutorial do wtyczki Spectra. Wtyczki Spectra, która jest edytorem do tworzenia stron internetowych na WordPress przy użyciu Gutenberga i sprawia, że edycja stron internetowych na Gutenberg jest bardzo, bardzo prosta i bardzo intuicyjna. Także jeśli chcesz tworzyć swoje strony internetowe na WordPress czy też sklepy internetowe przy użyciu edytora domyślnego Gutenberg, to jak najbardziej zobacz to wideo do końca. Pokażę ci najprostszy. Najbardziej intuicyjny i posiadający najwięcej możliwości, możliwości, sposób właśnie edycji stron dzięki użyciu wtyczki Spectra. Korzystałem ze Spectry, korzystałem z Cadence, uważam, że jest to rozwiązanie dużo lepsze, dużo prostsze, dużo bardziej intuicyjne. Oraz, korzystając ze Spectry, w przeciwieństwie do Cadence, masz dostęp do większej ilości gotowych szablonów, które możesz w bardziej prosty, intuicyjny sposób dostosowywać. Wtyczka Spectra to produkt twórców motywu Astra, czyli tego najbardziej popularnego, najchętniej pobieranego motywu WordPress w historii. Dlatego ja, tworząc swoje strony internetowe przy użyciu wtyczki Spectra, zawsze oczywiście korzystam z Astry. E, z której korzystam już 5 lat, wcześniej korzystałem z niej, tworząc swoje strony internetowe na Elementorze. No a obecnie, właśnie kiedy Spectra zmieniła w zasadzie zasady gry, jeśli chodzi o edycję stron internetowych na WordPress, przy użyciu Gutenberga, przerzuciłem się właśnie na. Na Gutenberga, na spektre i też w oparciu właśnie o tę wtyczkę e, oparłem swój kurs, tak, WordPress, WordPress plus WooCommerce, który możesz kupić na stronie e-akademia.online, gdzie jest ponad 12 godzin materiałów, jak właśnie tworzyć strony i sklepy internetowe na WordPress. Partnerem tego kanału jest firma Cyberfox, także jeśli jeszcze nie masz hostingu oraz domeny, to w opisie tego filmu znajdziesz link do Cyberfox z moim kodem rabatowym, dzięki czemu ten hosting będzie sporo tańszy. Tak jak wspomniałem przed chwilą, jedną z tych e, takich przewag, spektry, chociażby nad Cadence, jest dostęp do bogatszej biblioteki e, gotowych stron startowych. Jako że moi, moi głównie kursanci, moi widzowie to osoby początkujące, także będzie to na pewno nie lada plus dla nich, ponieważ mamy dostęp, tak jak mówiłem, do ponad 100 gotowych e, szablonów, które możemy sobie importować na naszą stronę internetową. E, mało tego, że możemy sobie wybrać jakiś tam e, szablon, możemy te szablony też dowolnie. Między sobą miksować tak? Gdyby nawet z tego szablonu podobała nam się, na przykład, strona główna, możemy sobie ją zaimportować. Natomiast jeśli z innego szablonu podoba nam się, na przykład, zakładka Kontakt, możemy z innego szablonu zaimportować sobie zakładkę Kontakt. Oczywiście dostosować ją według naszych potrzeb, usunąć to, co te kontenery, te sekcje, które są nam niepotrzebne. Także jest to proste. O tym wszystkim też będę tutaj mówił w tym dzisiejszym wideo. I co ważne, jeśli zauważyłeś, to te szablony różnią się między sobą. Wiadomo, jeden szablon ma inny font, inne kolory, inny szablon ma inne kolory, tak? I to jest właśnie fajne, korzystając z Astry i ze Spektry, że importując dany szablon, nie musimy później każdego elementu nagłówka, każdego przycisku, każdego tego elementu wizualnego dostosowywać, pod te, ustawiać te kolory, te fonty, które chcemy, tylko tak, jakby importując szablon. Ten szablon, tak jakby dziedziczy te ustawienia, które my ustawiliśmy sobie w motywie Astra, więc odpada nam kupa roboty, i właśnie z tego względu też właśnie warto wybrać Spectre. I teraz, właśnie krok po kroku, pokażę Ci, jak korzystać, właśnie ze styczki Spektra, dzięki której edycja na Gutenbergu jest bardzo, bardzo prosta i intuicyjna. Strony internetowe tworzone przy użyciu właśnie Spektry, przy użyciu Gutenberga, są pozbawione zbędnego kodu, dzięki czemu są dużo, dużo szybsze. Możemy sobie podejrzeć na stronie wp.spectra.com. mamy tu zakład, zakładeczkę bloki i możemy sobie podejrzeć, jest tu kilkadziesiąt darmowych bloków, które możemy właśnie wstawiać w sposób prosty i intuicyjny na naszą stronę internetową i w sposób prosty i intuicyjny te bloki dostosowywać. Jest to bardzo podobne do Elementora, więc osoby, które korzystały chociażby właśnie z Elementora tutaj szybko się odnajdą, ponieważ mamy podobnie, podobną tutaj konstrukcję i za chwilę właśnie pokażę jak dodawać, jak edytować bloki właśnie podczas edycji strony przy użyciu wtyczki Spektra. Jak wygląda dany blok? Możemy sobie kliknąć i, i zobaczyć, czym dokładnie właśnie jest, jakie ma możliwości. Tutaj właśnie kliknąłem na przykładu blok Galeria i w darmowej wersji Spektry. Niedługo też wejdzie właśnie też wersja płatna. Widzimy, że chociażby taka galeria jest bardzo zaawansowana, ma dużo opcji tutaj konfiguracji. Dobrze, zatem przejdźmy już do kokpitu WordPressa, aby krok po kroku pokazać Ci Jakie ma możliwości wtyczka Spectra, jak tworzyć, jak edytować strony właśnie przy użyciu tego świetnego narzędzia? Tak jak mówiłem przed chwilą, twórcy Spectra to są ci sami twórcy, którzy zrobili świetny, darmowy motyw Astra. Astra też jest oczywiście dostępna w wersji premium. Link do, do, do linku do Astry w wersji premium, jeśli chciałbyś zainwestować do mojego linku afili afiliacyjnego, znajdziesz w opisie tego filmu. Także ja na swoim WordPressie mam zainstalowany domyślny motyw i teraz zainstaluję w pierwszej kolejności właśnie motyw Astra. Tak więc wchodzimy w zakładeczkę Wygląd, wchodzimy w zakładeczkę Motywy i dodajemy tutaj właśnie motyw Astra. Motyw Astra jest już aktywny, i tutaj pojawiła nam się taka informacja, że właśnie możemy zainstalować dodatkową wtyczkę Starter Templates, którą sobie właśnie zainstalujemy, dzięki czemu będziemy mieć dostęp właśnie do tych gotowych stron startowych. Także klikamy sobie właśnie ten odnośnik. Możemy sobie właśnie podejrzeć te gotowe strony startowe i klikamy Get Started. Wtyczka Starter Templates oczywiście nam się tutaj za chwilę aktywuje. I zostaniemy przeniesieni do takiego okna, gdzie możemy sobie zaimportować cały gotowy szablon razem z zawartością, czego nie będziemy teraz tutaj robić, ponieważ jest to tutorial, gdzie pokażę możliwości wtyczki Spektra i jak pokażę jak będąc w edycji danej zakładki importować e, konkretne strony startowe, które tutaj Spektra oferuje. E, dobrze. Wchodzimy sobie w następnej kolejności tutaj w zakładeczkę Astra. Astra nam tutaj właśnie utworzyła taką podzakładkę i mamy tutaj zakładkę Spektra. I tym przyciskiem możemy sobie właśnie aktywować wtyczkę Spectra, Możemy ją oczywiście również zainstalować, tak jak każdą inną wtyczkę, wchodząc sobie tutaj w zakładkę wtyczki, dodaj nową. Zainstalujemy sobie ją tutaj z tego poziomu, klikamy Installing i tutaj w zakładce w kokpicie WordPressa ustawienia pojawiła nam się właśnie zakładka Spectra i mamy tutaj takie trzy podzakładki, które możemy sobie przeklikać. Wchodzimy sobie w zakładkę Block Extensions i mamy jak widać wszystkie te bloki, których jak mówiłem jest kilkadziesiąt, w tym momencie aktywne, przepraszam jeden jest dezaktywowany display conditions i to możemy sobie opcję aktywować, później pokażę do czego też ona służy, dalej przechodzimy sobie do zakładki settings i tutaj w zasadzie zbyt dużo pracy nie mamy tak, wtyczka spektra odziedziczy większość ustawień z naszego motywu czyli z astry i tutaj mamy takie dwie opcje block settings, jeśli chcielibyście na przykład dodać recapture Czyli zabezpieczenie antyspamowe, na przykład do waszych formularzy kontaktowych, to tutaj właśnie możecie wkleić wasze sekretne, wasz klucz i wasz sekretny klucz. Co ważne, jeśli dopiero zaczynacie tworzyć waszą stronę internetową, czy też wasz sklep internetowy na WordPress, no to jeśli nie chcecie, aby wszyscy widzieli waszą stronę jako ten plac budowy, możecie stworzyć taką stronę zaślepkę, gdzie możecie napisać, tak? Strona w budowie, do tego tutaj właśnie służy ta opcja. Najpierw, oczywiście, należy stworzyć zakładkę strona w budowie, co teraz właśnie za chwilę pokażę. Klikamy strony, dodaj nową. I tutaj napiszemy właśnie strona w budowie. I tak na szybciutko, napiszemy tylko tekst, zapraszamy, tak aby pokazać Ci, jak to działa. Zapraszamy wkrótce. Opublikujemy sobie tę stronę. Oczywiście ją możemy, korzystając właśnie z bloków, między innymi spektry, dostosować, ale nie będę teraz tego robił, ponieważ chcę to po prostu ustawić na szybko, tak aby pokazać Ci. Jak ta opcja działa? Wracamy do ustawień spektry, czyli ustawienia spektra. I tutaj sobie wkle, wchodzimy w settings, z ustawienia Coming Soon i tutaj wybieramy właśnie strona w budowie. Dzięki czemu każdy, który wejdzie teraz na naszą stronę internetową, nie zobaczy tego właśnie placu budowy, tylko zobaczy krótką właśnie informację, że strona jest w budowie, zapraszamy wkrótce. A teraz już właśnie wejdziemy sobie w edycję danej strony, danej zakładki, na przykład strony głównej, i pokażę Ci, jak tworzyć, jak edytować stronę przy użyciu wtyczki Spectra, korzystając z jej właśnie tutaj bloków. Wchodzimy sobie zatem w zakładeczkę strony, wszystkie strony, i wejdziemy w edycję strony, no, na przykład sample page, tak? czyli tej przykładowej strony. Przejdziemy do okna edycji strony w edytorze Gutenberg. I tutaj mamy przykładowy tekst, który możemy sobie właśnie usunąć. Klikamy lewym przyciskiem myszy w taki blok i możemy sobie te akapity po prostu po Nie będę teraz omawiał tego okna edycji tworzenia strony internetowej tutaj na Gutenbergu. To wszystko dogłębnie omawiam właśnie w moim kursie WordPress. Teraz skupię się właśnie na edycji strony internetowej przy użyciu wtyczki Spectra. Dobrze, i mamy oczywiście tutaj dwie takie możliwości, aby dodawać bloki, które pokazałem na obszar naszej strony internetowej. Wystarczy, że klikniemy tutaj sobie, właśnie plusikiem. I jak widzisz, tutaj, oprócz bloków, które oferuje Gutenberg domyślnie, mamy taką sekcję spektra i mamy te wszystkie, właśnie, bloki które możemy wstawiać na naszą stronę internetową. Wstawiamy w sposób prosty, wystarczy, że klikniemy na przykład Image. Możemy dodać właśnie z biblioteki mediów, jeśli takową posiadamy. I co ważne, korzystając właśnie z motywu Astra i instalując wtyczkę Starter Templates, mamy też tutaj oprócz dwóch standardowych zakładek, czyli prześli, pliki oraz biblioteka mediów, mamy też zakładkę Free Images. Wtyczka Starter Templates od Astry łączy się z darmowym bankiem zdjęć Pixabay. Dzięki czemu możemy sobie pobierać od razu z banku zdjęć Pixabay zdjęcia wprost na naszą stronę internetową. Możemy sobie tutaj na przykład pisać, niech to będzie na przykład laptop, i możemy sobie w sposób szybki właśnie zaimportować, klikając właśnie tę ikonkę wprost na naszą stronę internetową. I teraz przesunę tylko na chwilę tutaj moje zdjęcie. Klikając lewym przyciskiem myszy na dany blok, który wstawiamy w obszar tutaj roboczy. Naszej strony internetowej, tutaj po prawej stronie, jak widzisz, masz opcję dostosowania danego elementu. Jest to bardzo podobne do wtyczki Elementor. Mamy to podzielone na takie właśnie trzy tutaj główne sekcje, czyli ogólny styl oraz zaawansowanie. W sekcjach ogólnych, tutaj, jak, jak, tak jak właśnie w przypadku Page Buildera Elementor, mamy po prostu zawartość, tak? czyli w przypadku zdjęcia, jest to po prostu zdjęcie. Mamy wyrównanie, możemy sobie wyśrodkować do lewej do prawej strony. Mamy rozmiar obrazu. Możemy to oczywiście zmieniać, możemy od razu wstawić tekst alternatywny danego obrazu, co oczywiście ma wpływ na pozycjonowanie. Mamy też tutaj Object Fit, czyli rodzaj wyświetlania się danego obrazu. W zakładce Styl możemy sobie tutaj ustawić na przykład obramowanie tego obrazu, możemy ustawić zaokrąglenie, ustawmy na przykład na 30 pikseli. Jak widzicie, wszystko tutaj się od razu nam edytuje. Mamy też kolorki, a na przykład w sekcji Zaawansowane, gdzie mamy Display, conditions możemy ustawić według roli na stronie wyświetlanie tego elementu, ale na przykład też możemy w responsive conditions ustawić, jeśli na przykład nie chcemy, aby dany element wyświetlał się na przykład na urządzeniach mobilnych, no to możemy ustawić hide on mobile, dzięki czemu ten obrazek na smartfonie się nam nie pojawi. A propos widoku responsywnego, tutaj, tutaj u góry też mamy oczywiście podgląd, możemy sobie podejrzeć jak to będzie, jak dana strona będzie prezentowała się na urządzeniach mobilnych, no i na przykład wchodząc sobie tutaj w ogólne e, mamy tutaj object fit. Możemy sobie tutaj właśnie zmienić. Ustawimy sobie na przykład e, image size na średni. Więc można sobie to właśnie dostosować w zależności od urządzenia, tak? Inne ustawienia dla mobile, inne ustawienia dla komputerów. Dobrze, dodajmy sobie pod tym obrazem jeszcze e, inny bardzo ciekawy blok. Tak, aby właśnie tutaj przetrenować te opcje dostosowania danego bloku, klikamy przeglądaj wszystko i dodamy sobie blok heading Weźmy sobie właśnie w edycję tego bloku. Wystarczy, że kliknę lewym przyciskiem myszy. Tutaj oczywiście on zaraz mi się zaznacza w ramce, że jest aktywny. I mamy tutaj, e, między innymi, właśnie możemy ustawić od H1 do H6 ten nagłówek, jaki to ma być, ale też jest opcja ustawienia sub-heading, czyli sub-nagłówka, który możemy sobie tutaj aktywować, i jak widzisz tutaj. Od razu pojawia mi się boks tekstowy. Piszemy sobie dla przykładu Lorem Ipsum. Lorem przepraszam. Możemy też ustawić sobie tutaj separator, na przykład solid. Czyli taką linię poziomą, możemy ustawić jej wyświetlanie. Pod nagłówkiem, nad nagłówkiem i co ważne, do czego zmierzam? Wchodzimy sobie w styl. I tutaj oczywiście w stylach mamy opcję dostosowania każdego z tych elementów, czyli nagłówek, separator, subheading. I na przykład wchodząc sobie w kolor, Tutaj poniżej mamy, nie musimy ustawiać ręcznie każdego koloru według tego, jakie kolory chcemy na naszej stronie internetowej. Tylko tutaj poniżej mamy kolory globalne, które ustawiliśmy sobie w ustawieniach motywu Astra. Czyli właśnie te kolory, które mamy dostępne w personalizacji. Tak? Więc tutaj mamy łatwy i szybki właśnie dostęp do tych kolorów. Podobnie jest z ustawieniami fontów, czyli czcioneczek. Mamy tutaj opcję typografii wchodzimy sobie i mamy opcję default, tak? czyli mamy te fonty, które mamy ustawione tutaj w ustawieniach Astry, w Body Font and i Headings Font. Jeśli chcielibyśmy oczywiście nadać indywidualny charakter danemu nagłówkowi, to możemy sobie tutaj wybrać oczywiście dany font, czy też daną wielkość, grubość i ustawić tutaj, aczkolwiek ja oczywiście proponuję, aby to wszystko ustawić na tip top w ustawieniach motywu Astra, czyli tutaj i później Zawsze mamy default, wszystko jest to spójne. I co ważne, tak jak wcześniej mówiłem, mając właśnie te ustawienia w motywie Astra, importując gotowce, tak jak mówiłem, one będą dziedziczyły wasze ustawienia, które sobie ustawiliście właśnie w motywie Astra. Dzięki czemu nic wam tutaj może nie wysypie się. Dzięki temu wszystko będzie wizualnie ze sobą spójne. Dobrze, tak więc w ten sposób Pokazałem, jak w taki patologiczny sposób krok po kroku nanosić na obszar naszej strony internetowej te bloki. Tutaj mamy taką ikonkę trzech linii poziomy, gdzie możemy sobie podejrzeć kolejność danego bloku. Możemy też zmienić tę kolejność. Damy na przykład image nad nagłóweczkiem. Możemy sobie oczywiście cały zaktualizować, podejrzeć. Ale za chwilę pokażę Ci, jak pracować na tak kontenerach i na tych kontenerach nanosić bloki. Tutaj jak widzisz wszystko układa się jedno pod drugim. Mamy szerokość strony domyślnie ustawioną na 1200 pikseli. Jeśli korzystasz też z motywu Astra, to tutaj w oknie edycji danej zakładki mamy też właśnie ikonkę Astry, gdzie możemy ustawić też indywidualnie szerokość layout dla danej zakładki. Ja tutaj mam ustawione tak zwane ustawienia globalne, które mogę tutaj w personalizacji motywu Astra, wchodząc właśnie w zakładkę global Mamy kontener, i tutaj mogę sobie to też ustawić. Mogę też ustawić chociażby szerokość mojej strony. Tak? Dobrze. Wróćmy sobie teraz tutaj do edycji naszej strony internetowej. I tak jak mówiłem, teraz pokażę Ci, na czym polega praca na kontenerach. Zamknę to drzewko. Chcąc dodać właśnie kontener na obszar, na obszar naszej strony internetowej, czy w ogóle jest kontener? Może od tego sobie zacznijmy. Każdą zakładkę, na przykład stronę główną, możemy podzielić na dane takie kontenery. Tak? Tutaj mamy kontener, gdzie mamy po lewej stronie obszar tekstowy, nagłówek, tekst, a po prawej stronie mamy w tym kontenerze mniejszy kontener, gdzie mamy tutaj grafikę. W tym kontenerze mamy trzy mniejsze kontenery w których mamy właśnie takie, gdzie mamy tło, gdzie mamy nagłówek. Dalej mamy kolejny kontener, który jest na całą szerokość strony i w nim mamy jeden pod drugim e, nagłówek, tek, tekst oraz przycisk wzywający do działania. Tak więc możemy sobie to podzielić na kontenery. I teraz właśnie pokażę Ci, jak te kontenery, które będziemy uzupełniać treścią, nanosić na obszar roboczy naszej strony internetowej. Na początku usunę tutaj te bloki, które wstawiłem sobie na samym początku wchodzimy sobie w tę ikonkę, możemy usunąć właśnie z tego miejsca usuń heading, usuń image i akapit również usuniemy. Wchodzimy sobie tutaj w ten plusik. I jako pierwszy właśnie blok tutaj w zakładce spektra mamy kontener. Możemy sobie wybrać szablon tego kontenera. Czy ma to być jednokolumnowy, dwukolumnowy. Mamy też takie bardziej zaawansowane kontenery, które tutaj na przykład składają się tak jakby z dwóch wersów i trzech kolumn. Wybierzmy sobie taki prosty Dwukolumnowy, właśnie kontener. I tutaj, jak widzisz, też to właśnie przypomina bardzo elementora. Mamy ten kontener podzielony na dwie części, i po kliknięciu w ikonkę możemy ten kontener mniejszy wypełnić treścią, wypełnić blokami. Przejdźmy też sobie tutaj do tego drzewka, jak to wygląda w tej chwili. Jak widzisz, mam duży kontener. Tu pojawia się taka strzałeczka, którą rozwinę, i jak widzisz. Ten duży kontener rozwija się na dwa mniejsze kontenery. Gdy klikam na dane, to on się mi tutaj podświetla. Kliknijmy w ten również nam się zaznacza, dzięki czemu jest to intuicyjne. Wiemy, co w danym momencie możemy tworzyć, edytować. I teraz nanieśmy jakiś element w ten lewy kontener. Mogę tutaj kliknąć właśnie tym plusem i dodajmy tam właśnie chociażby ten obrazek z biblioteki mediów, który wcześniej sobie zaimportowaliśmy. Dodamy sobie właśnie to zdjęcie laptopa. I mamy tutaj właśnie w lewym kontenerze obrazek. Tak? Tutaj też po dodaniu tego obrazka pojawia nam się takie, takie, takie rozwijane też drzewką, struktura tego, gdzie mamy tutaj właśnie ten obrazek. A do prawego kontenera dodajemy sobie właśnie heading, tak? czyli ten nagłówek. I jak widzisz, mam w prawym kontenerze nagłówek. Troszkę go tutaj też jeszcze przeedytuję ten nagłówek. Dodam trochę tekstu. Aktywujemy subheading i aktywujemy separator. Przepraszam, tą linię poziomą. Mogę jeszcze ten blok sobie zduplikuję, tak aby tych bloków było tutaj więcej na tym obszarze. Mogę dane bloki też między tymi kontenerami przerzucać. Teraz przerzucimy sobie ten blok nagłówek do tutaj tego lewego kontenera, który skopiowałem. Wystarczy, że kliknę lewym przyciskiem myszy, cały czas przytrzymując lewy przycisk myszy, Mam taką właśnie poziomą kreseczkę, która pokazuje mi, że on mi się tutaj właśnie przerzuci pod obrazek. Zwalniam przycisk i jak widzisz, on tutaj się dodał. Wrócę sobie tutaj na momencik, na momencik sobie tutaj wrócę do tego prawego kontenera i tutaj dodamy jeszcze jakiś element. Przeglądaj wszystko. Dodamy na przykład infobox. Dodamy infobox i jak widzisz, mamy tutaj trochę to takie niegramotnie porzucane. Zrobiłem to celowo, aby pokazać ci, jak tutaj w kontenerach. Pracować na blokach, jak je sobie wyrównywać. Po to zrobiłem to właśnie w taki sposób, można powiedzieć, niezorganizowany. Dobrze, wróćmy sobie do naszego drzewa i przejdźmy sobie tutaj do, do edycji tego głównego kontenera, gdzie to wszystko jest zagnieżdżone. Jak widzisz, on się mi teraz zaznaczył tutaj całkowicie w takiej niebieskiej ramce. Dzięki czemu widzę, że teraz będę właśnie jego sobie edytował. I ten główny kontener, w odróżnieniu od tych pozostałych, Kontenerów, które są w nim, tak jakby zagnieżdżone, ma tą jedną opcję. Dzięki czemu możemy sobie tutaj wybrać jeden z takich czterech presetów. Zobacz, gdy kliknę sobie na przykład ten preset, to pomniejsze kontenery wewnątrz niego są taką właśnie zrobione takim cieniowaniem, tak? w ten właśnie sposób. Tak? I tylko ten właśnie główny kontener ma taką opcję. Przejdźmy sobie teraz do stylu tego kontenera, aby pokazać Ci jeszcze jedną rzecz ustawimy sobie tło dla tego dużego kontenera, ustawimy sobie takie mocne tło czerwone, tak aby zobrazować Ci, co chce Ci pokazać. Mamy tło dla tego, dla tego dużego kontenera. Przejdźmy sobie teraz do zakładeczki ogólne. I tutaj są takie, wchodząc w zakładkę kontener, w edycji tego dużego kontenera, mamy tutaj takie dwie rzeczy. Container width i content width, tak? czyli szerokość kontenera i mamy ustawione domyślnie jak widzisz na full width, tak? Mamy od krawędzi do krawędzi. Gdy ustawię boxed, to będę miał tak zwany widok pudełkowy tego kontenera, czyli tutaj powstają takie białe przestrzenie, tak? Szerokość wtedy tego kontenera wynosi tyle, ile ustawiłem sobie w personalizacji tutaj motywu Astra. W moim przypadku jest to 1200 pikseli. Ustawimy sobie na całą szerokość Natomiast Content Width jest to szerokość kontentu, czyli zawartości, który jest zawarty tutaj w tym dużym kontenerze. Tak? Dla mnie tutaj zawartością, contentem no są oczywiście te bloki, które tutaj naniosłem w ten sposób. Gdy kliknę Full Width, to jak widzisz, bierze mi się tutaj na całą szerokość. Więc zostawmy sobie to w ten sposób. Dla każdego pomniejszego kontenera, oczywiście, również mogę ustawić np. tło. Ustawmy sobie tło dla tego lewego kontenera weźmy sobie tutaj właśnie w style, mamy kolor i ustawmy sobie niebieski. Celowo wybieram takie bystre mocne kolory, aby abyś widział zmiany, które nanoszę, tak? Więc każdy z tych kontenerów mogę sobie tutaj edytować. I przejdźmy sobie teraz tutaj do tego, do edycji tego kontenera, tego głównego dużego, bo jak widzisz widać to zwłaszcza teraz, no, że tak powiem wyrównanie tych dwóch kontenerów względem siebie oraz treści, które w nich się znajdują. Nie wygląda to najlepiej. I do tego służy w tym celu. Weźmy sobie w edycję tego dużego kontenera. Zakładka ogólne. I tutaj mamy Flex Properties. I zobaczmy, co się stanie. Jak widzisz, jest zaznaczona opcja, gdzie mamy właśnie takie wyśrodkowanie do centrum. Tak? Możemy wyrównać sobie do góry, tak jak teraz właśnie widzisz, do środka do dołu oraz zrobić to właśnie w ten sposób, tak? gdzie wszystko nam się ładnie tutaj wyrówna. Mamy też wyśrodkowanie do lewej, do prawej, więc możemy sobie tutaj w ten sposób to robić. Mamy też opcję tutaj directions, czyli kierunek. Jak widzisz jest zaznaczony od lewej do prawej ustawienia kontenerów tych mniejszych, a zobaczcie się stanie, gdy ustawię tę opcję drugą. Mamy wtedy zrobioną opcję jedno pod drugim. Należałoby wtedy też tutaj wycentrować, jeśli tak? oczywiście w ten, w ten sposób chcielibyście układać zawartość na stronie internetowej. Mamy też kierunek od prawej do lewej, czyli e, wtedy, kolu, wtedy e, ten kontener, który był po prawej stronie, zaczyna nam się tutaj od lewej strony. Tak? Taką opcją najbardziej zrozumiałą, domyślną jest oczywiście direction, czyli kierunek od lewej do prawej. I tutaj weźmiemy sobie wyrównanie właśnie w ten sposób, aby te kontenery e, były sobie równe. I teraz e, po wyrównaniu tych dwu, dużych dwóch kontenerów wewnątrz tego głównego, jak widzisz też w tym prawym mamy wyśrodkowane bloki, tak? Czyli na przykład to zdjęcie zaczyna się od góry, natomiast ta zawartość jest wyśrodkowana. Aby ją też wyrównać do góry, należy oczywiście wejść w edycję tego kontenera prawego. Wchodzimy sobie w ogólne, mamy tutaj właśnie Flex Properties i możemy sobie tutaj kliknąć Justify Content do góry i wtedy mamy wyrównane, tak? Właśnie górą. Więc ten właśnie sposób edytujemy kontener. Mamy też tutaj opcję, oczywiście, ostylowania, gdzie oprócz tego, co pokazywałem, że możemy sobie tutaj wybrać kolor dla, dla danego kontenera, mamy też inne opcje. Zmienię sobie tylko to czerwone tło na troszkę mniej rażące, że tak powiem, po oczach, tak aby pokazać, jakie opcje mamy w dostosowaniu danych kontenerów. Wróćmy sobie do edycji tego prawego kontenera. Tło wybierzemy sobie tutaj na przykład na białe i mamy tutaj opcję box shadow. I mogę tutaj oczywiście zrobić cieniowanie dla każdego z kontenerów indywidualnie. Jeśli na przykład kolor nie podobałby mi się tego cieniowania, mogę sobie go tutaj tym paseczkiem oczywiście, suwaczkiem zmienić według swoich potrzeb. Tak więc jak widzicie, jest to bardzo proste, bez kodowania, w prosty sposób możemy każdy z elementów sobie edytować, począwszy od dużych kontenerów, pomniejsze, a na każdym konkretnym bloku skończywszy. Oprócz kodowania mamy też tutaj zakładeczkę spacing, czyli odstępy. Domyślnie mamy odstęp ustawiony na 20 pikseli. Możemy sobie te odstępy odstęp oczywiście pomiędzy tutaj blokami zmieniać, zwiększać. Mamy odstępy wewnętrzne, mamy marginesy, czyli odstępy tak zwane zewnętrzne. i Możemy sobie też oczywiście edytować, tak jak mówiłem, dany blok i zobacz. Gdy kliknę na przykład w edycję bloku Infobox, również mam do wyboru sześć takich różnych presetów, z których mogę sobie tutaj korzystać. Tak? Wybierzmy sobie na przykład ten presetik, wybierzmy sobie preset na przykład z przyciskiem wzywającym do działania i oczywiście każdy z tych elementów mogę sobie edytować. Infobox jest to bardzo fajny blok, bardzo często przeze mnie używany, między innymi na tej stronie, którą tutaj właśnie widzisz. E, strona wilda.pl e, Między innymi, tę stronę właśnie zrobiłem w moim kursie WordPress e, WooCommerce, który możesz zobaczyć, który możesz kupić na mojej stronie e I mamy tutaj właśnie każdy z tych elementów, który możemy sobie edytować, tak? E, najpierw sobie przeedytujmy, powiedzmy tę ikonkę. Wchodzimy sobie tutaj w ikony. Możemy sobie wybrać e, daną ikonkę, ale możemy też na przykład wgrać e, własny obrazek, tak? Klikamy Image, klikamy plusik. I możemy sobie na przykład z dysku wgrać, wgrać czy to zdjęcie, czy to własną ikonkę. Ja wgram tak na szybciutko, e, powiedzmy, logo przelewy 24, tak aby pokazać ci w jaki sposób to się tutaj odbywa. Mamy image size, możemy tutaj zmienić na przykład na medium e, w ten sposób. Oczywiście wielkość tego też możemy sobie edytować. Zaraz wejdę właśnie w style, gdzie ci pokażę, gdzie to edytować. Dalej mamy content. Tutaj możemy na przykład zwiększyć ten nagłówek na H2. Możemy dezaktywować na przykład opis, gdybyśmy nie chcieli, i tak jak mówiłem, w stylach możemy sobie tutaj edytować wizualnie dany element. Tak, na przykład możemy zmniejszyć tutaj szerokość tegoż obrazka. Mamy właśnie taki prosty, intuicyjny suwaczek i w ten sposób tutaj edytujemy. Tak więc mamy ten pierwszy kontener zrobiony na potrzeby tego tutoriala, i pod nim możemy sobie stworzyć kolejny kontener. Wystarczy, że tutaj kliknę właśnie w ten plusik, wybiorę blok kontener i mogę wybrać na przykład właśnie trzykolumnowy. I jak widzisz, pod nim powstał właśnie kontener trzykolumnowy, który również mogę sobie zapełnić treścią. Tutaj wpiszemy na przykład moja treść do środkowego, wstawimy sobie na szybciutko obrazek. A do prawego wstawimy sobie infobox. Oczywiście, kolejność danych kontenerów mogę sobie zmieniać. Wystarczy, że gdybym chciał zamienić te dwa duże kontenery ze sobą miejscem, wystarczy, że przeciągnę w to miejsce, w którym chcę, aby ten kontener się znajdował. I teraz czas na krem de la creme, tak powiem, tego odcinka, czyli jak importować te gotowe szablony z Astry, gotowe szablony kompatybilne właśnie z wtyczką Spectra, i jak je między sobą miksować. Mamy po instalacji wtyczki Starter Templates taką oto właśnie tutaj zakładeczkę Template Kids. I kliknijmy sobie w nią, i mamy tutaj bardzo fajne trzy rzeczy. Przede wszystkim Pages, gdzie mamy podgląd do tych wszystkich gotowych szablonów. Możemy sobie wybrać dany szablon i kliknijmy sobie przykładowy, jeden z przykładowych tych szablonów. Wybierzmy sobie na przykład ten. I zobacz Jak widzisz. W danym szablonie mamy też podszablony, tak? Mamy gotowe szablony gotowych zakładek, czyli about, strona o nas, kontakt, projekty, strona główna, czy też usługi services, tak? Mogę dany szablon sobie zaimportować, więc tak naprawdę jestem teraz w edycji jednej zakładki, na przykład strony głównej, i mogę na nią sobie zaimportować szablon Home, czyli strona główna, a Chcąc edytować szablon Kontakt, mogę za zaimportować sobie szablon tutaj Kontakt. Tak jak mówiłem, mogę też miksować dane szablony, czyli na przykład z tego szablonu podoba mi się zakładka Homepage, czyli strona główna. Mogę zaimportować sobie właśnie stronę główną, a na przykład edytując e, zakładkę Kontakt, e, mogę sobie w zakładce Kontakt na przykład z tego szablonu zaimportować e, zakładkę Kontakt e, taką, bo mi się na przykład bardziej podoba. Dobrze, wrócę do tego poprzedniego szablonu, tak aby zaimportować szablon strony głównej. To był właśnie ten szablon. Klikam Home, i tutaj mam właśnie taki przycisk Import Home Template. Klikam sobie w niego i dosłownie po krótkiej chwili mam cały ten szablon, który tutaj właśnie można sobie podejrzeć dostępny i gotowy do edycji na mojej stronie internetowej. I jak widzisz, szablon zaimportował się i odziedziczył kolory, które mam ustawione. Oczywiście nad tymi kolorami trzeba byłoby popracować. Tutaj w zakładerce personalizacji motywu, w tym wypadku motywu Astra i te kolory poustawiać, tak? bo zaimportowały się kolory, które niekiedy nie są tutaj czytelne. Tak? tak jak chociażby tutaj w tym nagłówku kolor czarny. Ale możemy to wejść sobie tutaj właśnie w tytuł i możemy sobie ustawić na przykład kolor biały, więc jest to też jak widzisz szybkie. Weźmy sobie tutaj jeszcze w description, czyli opis, kolor i również ustawmy sobie kolor jasny. Jak widzisz w ten sposób się to tutaj nam zmienia. Tutaj też niewidoczny jest też kolor czcionki na tym przycisku. Tutaj też jak widzisz mam w ogólnych gotowych aż 8 różnych presetów dla tego przycisku. Wybierzmy sobie na przykład taki i w stylach zmieńmy sobie kolor na przykład na jasny. I border również zmienimy sobie na jasny. I już jest ten kolor czytelny. I tak jak mówiłem, cała strona nam się zaimportowała. Niektóre rzeczy, e, oczywiście, które są zbędne, możemy usunąć z tego szablonu. Wejdźmy sobie tutaj, właśnie w to nasze drzewko. Jak widzisz, mam tutaj wszystkie te kontenery, które nam się e, zaimportowały, i na przykład ten kontener e, tutaj z tą zawartością chciałbym usunąć. Cały ten kontener, wystarczy, że tutaj kliknę trzy te kropeczki pionowe, usunę kontener i mogę sobie cały ten kontener usunąć. Całość oczywiście operacji mogę wycofać, gdybym coś zrobił nie tak. Mam tutaj opcję wycofania i jak widzisz, kontener się przywrócił. Przed chwilą pokazałem też Ci tutaj, jak zmieniałem te kolory w przycisku. Jest też fajna opcja, kliknijmy sobie w przycisk, gdzie możemy sobie skopiować style z tego przycisku. Tak, gdybym chciał na przykład skopiować style z tego przed chwilą edytowanego przycisku, na przykład na przycisk ten, no to mam tutaj taką ikonkę pędzla, klikam Copy Style, najeżdżam na ten przycisk, klikam Pass Style i jak widzisz, już e, odziedziczył skopiowane ustawienia tego przycisku. E, tak, jak mówiłem, dane szablony mogę też oczywiście ze sobą miksować. Zaimportowałem cały ten szablon, który widziałeś, ale oczywiście też mogę dograć do niego inny szablon. Wystarczy, że kliknę tutaj Template Kids i wejdźmy sobie w jakiś inny szablon. Niech to będzie na przykład ten szablonik. I tutaj sobie zgramy na przykład tą sekcję About. Klikamy Import About Template, i również po chwili nam się tutaj zaimportuje dziedzicząc ustawienia kolorów, czy też właśnie fontów z naszych ustawień w naszym motywie. I jak widzisz, szablon nam się zaimportował pod tym poprzednim, który również możemy sobie dostosować. Jak widzisz, jest to bardzo szybkie, proste, intuicyjne i naprawdę nie musisz być mistrzem tworzenia stron internetowych, dzięki czemu możesz tworzyć naprawdę piękne strony internetowe, korzystając właśnie z gotowych e, tychże szablonów. Te gotowe szablony też możemy sobie dostosować, tak jak mówiłem. E, przejdźmy sobie na przykład właśnie w tę sekcję. E, możemy sobie tutaj wejść właśnie w background, możemy sobie zmienić to zdjęcie na przykład na. Na nasze, wybierzmy tego nieszczęsnego laptopa, którego sobie zaimportowaliśmy i możemy sobie edytować. Tak samo mówiłem już wcześniej, że możemy dostosować sobie widok strony na urządzeniach mobilnych, no bo na przykład wejdźmy sobie w widok mobilny. No i mamy wielkość tego nagłówka, który chcemy po prostu powiększyć, tak? Powiedzmy, że on nam się w wersji na urządzenia stacjonarne, na pc wielkość tego nagłówka About podoba, natomiast. Na urządzeniach mobilnych jest on dla nas po prostu zbyt mały, więc chcemy zwiększyć ten font. Tak? Więc nic prostszego, tak jak pokazywałem, wchodzimy sobie tutaj w widok na urządzenia mobilne, klikamy w dany blok, wchodzimy sobie w style, title i w typografii, w typografii możemy sobie zmienić na przykład na 20 nawet nie na 20, na przykład na 50, ustawmy, na przykład na większy. I gdy wrócimy na widok na urządzenia stacjonarne, to nagłówek nie będzie ustawiony na 50 pikseli, tylko będzie ustawiony tak, jak był wcześniej, dzięki czemu możemy każdy blok tutaj na urządzeniach mobilnych dostosowywać. Tak? Czy też na przykład chociażby ukryć, tak, tak jak mówiłem, możemy ukryć całą, cały kontener. I gdybyśmy na przykład na urządzeniach mobilnych nie, nie chcieli pokazywać tego kontenera, gdzie mamy tą sekcję z tym laptopem w tle. No, to klikamy sobie tutaj właśnie w zaawansowane, responsive conditions i mamy hide on mobile, dzięki czemu już ten kontener na urządzeniach mobilnych nam się nie pokaże, więc bardzo elastyczne opcje, jeśli chodzi właśnie o wyświetlanie danych, 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 strony, przepraszam, na konkretnych urządzeniach. Można naprawdę to w sposób responsywnie sobie szybko, prosto ogarnąć. I tak jak wspominałem, wszystkich bloków mamy kilkadziesiąt. I co jest tutaj bardzo fajne, to jak zauważyłeś, edycja każdego bloku wygląda w taki sam sposób, obojętnie, w który blok do edycji nie klikniecie, to zawsze macie do wyboru te trzy sekcje ogólne, styl i zaawansowane. Dzięki czemu ogarnięcie samej spektry jest bardzo, bardzo szybkie i intuicyjne. Tak? Dosłownie po kilkudziesięciu minutach pracy na spektrze już wiecie, jak rozumiecie całą filozofię edycji właśnie tej strony przy użyciu tej wtyczki. Także mam nadzieję, że ten materiał się podobał. Jeśli chcesz więcej wiedzy na temat właśnie spektry Gutenberga i samego WordPress'a tworzenia stron internetowych na WordPress WooCommerce zapraszam Cię po moje kursy na stronie e-akademia.online, gdzie właśnie chociażby mamy dostępny kurs WordPress, który jest po świeżej aktualizacji właśnie w oparciu o wtyczkę Spektra i motyw Astra. To wszystko na dzisiaj. Do następnego trzymaj się. Cześć!